Dzisiejsza wiadomość o transferze Christiana Pulisica do Chelsea może spowodować ruch na linii Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach. Zapraszam na kolejny odcinek. Potwierdzają się doniesienia sprzed kilku dni sugerujące, że BVB bardzo zależy na pozyskaniu Torgana Hazarda. Z racji tego, że Pulisic zostanie w klubie do końca sezonu, problemu nie powinno stanowić to, iż Borussia Mönchengladbach nie chce żegnać się z 25-letnim Belgiem przed finiszem rozgrywek. Ostatnio Bild podał, że latem w życie wejdzie klauzula umożliwiająca Chelsea, bo to z niej Hazard trafił do Mönchengladbach, zablokowanie innych klubów chętnych na pozyskanie skrzydłowego. Z uwagi na pozyskanie Pulisica przez Londyńczyków i to nie powinno jednak być przeszkodą na drodze do przeprowadzenia transferu przez BVB. Być może kluby, dogadując transfer Amerykanina, zapewnili sobie pierwszeństwo w pozyskaniu młodszego z braci Hazardów. Mogący występować na każdej pozycji w linii ataku Hazard rozegrał w tym sezonie 19 meczów w koszulce źrebaków. Strzelił w nich 12 goli i zanotował 7 asyst. O przyszłości myśli również Ajax Amsterdam, który zapewnił sobie transfer stopera Boca Juniors Lisandro Magallana. 25-letni środkowy obrońca miał zostać zawodnikiem Ajaxu już kilka miesięcy temu, ale ostatecznie dopiero teraz osiągnięto porozumienie i potwierdzono transfer. Argentyńczyk związał się z Amsterdamczykami umową do 30 czerwca 2023 roku. Boca Juniors otrzymało za niego blisko 10 milionów euro. Przenosiny Magallana do Amsterdamu od pewnego czasu były zapowiadane jako transfer następcy Matiasa de Ligta. 19-letni stoper znajduje się na celowniku największych europejskich klubów i po zakończeniu sezonu niemal na pewno opuści Ajax. I to by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. W komentarzach napiszcie, jak sądzicie, czy Hazard dołączy do Borussii Dortmund. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!